Posuwamy się wzdłuż lewej burty. Jeszcze raz przepływamy nad stalowym rumowiskiem, które było pomostem bojowym. Kierujemy się w stronę dziobu okrętu, gdzie znajduje się wieża artyleryjska. Nagato był pierwszym na świecie pancernikiem wyposażonym w 16-calowe działa armatnie. Nagato i jego bliźniak, pancernik Matsu, były najnowocześniejszymi okrętami tego typu w latach 30. W latach 1934-36 został zmodernizowany. Ciężar kadłuba z nadbudówkami wynosił blisko 12 tysięcy ton, a uzbrojenia 7 400 ton. Opancerzenie pancernika ważyło blisko 14 tysięcy ton. Te cyfry mówią same za siebie. To był prawdziwy kolos. Tuż nad dnem, po prawej stronie, znajdujemy wejście, którym możemy się dostać do środka. Wpływamy do pomieszczenia, które najprawdopodobniej było jedną ze świetlic załogi. Na Nagato pełniło służbę 1368 oficerów i marynarzy. To był ich dom w czasie wielomiesięcznych morskich operacji. Podążamy za naszym przewodnikiem. Przez wyrwę w stalowej grodzi wpływamy w korytarze prowadzące coraz dalej do wnętrza pancernika. Wokół panuje nieprzenikniona ciemność. Jesteśmy jednymi z pierwszych ludzi, którzy wpływają w to podwodne przejście. Dotrzemy tędy pod główny pokład Nagato. Komputer wskazuje głębokość 51 metrów. Nad nami 43 tysiące ton stali. Nasze ruchy muszą być bardzo spokojne, bowiem w środku zalega gruba warstwa osadów. Wzburzona nieostrożnym ruchem może uniemożliwić nam odnalezienie wyjścia. Jesteśmy oszołomieni atmosferą tego niesamowitego miejsca. Nikt z nas nie myśli o niebezpieczeństwie, które nam wciąż zagraża. Przecież ta masa żelaza kiedyś się zawali, zamykając to podwodne przejście. Mamy nadzieję, że nikogo tu wtedy nie będzie. W oddali majaczą pierwsze szaro-niebieskie przebłyski światła. Dopływamy do dziobowych wież artylerii głównej pancernika. Oprócz nich Nagato był uzbrojony w 16 dział kalibru 140 mm, 8 dział 127 mm i 98 25 mm działek przeciwlotniczych. Z uwagi na pozycję, w jakiej zatonął, a głównie głębokość, na której spoczywa pancernik, dokładna penetracja jego wnętrza jest dla nas niemożliwa. Dotąd żaden nurek nie dotarł do ogromnej maszynowni. Kończy się nam limit czasu pozwalający przebywać na tej głębokości. Powoli zaczynamy się wynurzać. Płyniemy tuż przy zewnętrznym poszyciu, które stanowiło ochronę przeciwtorpedową głównego pancerza o grubości 30 cm. To nieprawdopodobne, jak ogromna masa stali chroniła ten okręt. Na 28 metrze głębokości z szaro-niebieskiej toni wyłaniają się ogromne śruby o średnicy 4 metrów. To one, połączone wałami napędowymi z maszynownią, nadawały temu stalowemu kolosowi prędkość 25 węzłów. Znajdując się przy śrubach, zaczynamy zdawać sobie sprawę z ogromu tego 224-metrowego okrętu. Wydawać by się mogło, że ten kolos był niezatapialny. Nagato przetrwał pierwszy wybuch bomby atomowej. Po drugim wybuchu podwodnym dymił, ale wciąż utrzymywał się na powierzchni morza. W
tym samym czasie zatonął amerykański pancernik USS Arkansas, lotniskowiec Saratoga i kilka innych jednostek. Po 4 dniach od wybuchu Nagato wciąż dumnie utrzymywał się na powierzchni. Ten japoński pancernik był symbolem zdradzieckiej napaści na Pearl Harbor. Można sobie wyobrazić, jak bardzo swoim widokiem drażnił amerykańskich oficerów i marynarzy. 4 dnia, pod osłoną nocy, nagle zatonął. Wielu ludzi jest zdania, że Amerykanie tej pamiętnej nocy zatopili Nagato. Być może w taki właśnie sposób dokonał się symboliczny akt zemsty. W błękitnych wodach laguny spoczywa też kolejny wrak, który udało nam się sfilmować. USS Arkansas BB-33 był amerykańskim pancernikiem, który przetrwał zarówno pierwszą, jak też drugą wojnę światową. Spoczywa na głębokości 50 metrów. Jak wszystkie pancerniki, zatonął stępką do góry. Jest głęboko zagrzebany w piasku. Nie jest więc możliwe dokładne obejrzenie wraku. Wybudowany w 1912 roku, przez pierwsze 7 lat okręt pływał po wodach Atlantyku, a od 1919, po przepłynięciu Kanału Panamskiego, dołączył do floty Pacyfiku. Przez wiele lat służył jako statek szkoleniowy, a później wsparcie podczas inwazji w Normandii oraz na japońskie wyspy Iwo Jima i Okinawa. Ostatnią misją pancernika był udział w operacji Crossroads. Podczas podwodnej eksplozji bomby atomowej Baker pancernik znajdował się bardzo blisko epicentrum wybuchu i zatonął błyskawicznie, zatopiony ogromną falą powstałą po wybuchu. Stalowe dno w części rufowej pancernika jest powyginane siłą atomowego wybuchu na prawie całej powierzchni. Stępka jest nienaruszona. Znajduje się na głębokości 32 metrów. Kolejny wrak, spoczywający w lagunie atolu Bikini, to niszczyciel USS Anderson. Zbliżamy się do znajdujących się na głębokości 28 metrów śrubokrętu. Niszczyciel leży na burcie. W czasie walk na Pacyfiku Anderson był przydzielony do osłony lotniskowców. Brał udział w najważniejszych potyczkach tamtych lat. W bitwie na Morzu Koralowym, pod Midway, Guadalcanal i o wyspy Salomona. Anderson zawsze był na pierwszej linii. Osłaniał tonące lotniskowce Lexington, Yorktown, Hornet i Wasp i brał udział w ratowaniu ich załóg. Podczas ataku amerykańskiej floty na atol Kwajalein i Wotcze niszczyciel miał za zadanie dokonać ataku na pozycje Japończyków oraz odwrócić ich uwagę od głównego kierunku ataku głównych sił amerykańskich. Po dokonaniu ataku wycofał się ze swojej pozycji, aby uniknąć japońskiego ostrzału. Dwudziestego pierwszego grudnia 1943 roku o 6:46 japoński pocisk trafił w centrum dowodzenia, zabijając oficera dyżurnego i trzech marynarzy.
Podczas bitwy pod Leyte Anderson został zaatakowany przez japońskie lotnictwo. Atak był tak intensywny, że bomby wybuchające wokół niszczyciela zalewały pokład potokami wody. O 18:12 japoński samolot trafił w burtę Andersona, powodując pęknięcie pokładu i śmierć 14 marynarzy. Istotą testów z bronią jądrową przeprowadzonych w 1946 roku na atolu Bikini była chęć sprawdzenia, jaki wpływ na flotę przeciwnika ma wybuch bomby atomowej. Okręty zgromadzone w lagunie atolu Bikini były uzbrojone jak podczas regularnych działań wojennych. Wyniki operacji Crossroads zawiodły oczekiwania amerykańskiego dowództwa. Ze wszystkich zgromadzonych niemałym wysiłkiem okrętów zatonęła zaledwie niewielka część. Pod względem militarnym operacja ta była fiaskiem.